Za moment rozpocznie się pierwsza ogólnopolska konferencja naukowa dyscypliny komplementarnej fizjoterapii. Konferencja organizowana w ramach projektu Doskonała Nauka, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Pomysł zrodził się w Zakładzie Fizjoterapii. Szukaliśmy konferencji, która będzie konferencją dla wszystkich. Nie będzie ściśle ukierunkowana, tak? Nie będzie taką wąską konferencją. Stąd dyscypliny komplementarne. Fizjoterapia i wszystko to, co otacza fizjoterapię. Dzisiaj spotykamy się z arteterapią, z zooterapią i z fizjoterapią kliniczną. Mamy przedstawicieli firm medycznych, firm rehabilitacyjnych. Mamy wystawę obrazów profesora Kirenki, który za chwilę będzie naszym prelegentem sesji plenarnej. Mamy transmisję online z kliniki dzikich zwierząt, rehabilitacji dzikich zwierząt w Przemyślu, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. A oprócz wykładów, oprócz słuchania, tak, nasi uczestnicy konferencji mają zaproponowane warsztaty. O tej samej godzinie będą odbywały się trzy rodzaje warsztatów. Dla każdego coś się znajdzie. Uczestnicy zapisywali się na arteterapię, zooterapię, dogoterapia, tak, będziemy mieli tutaj psy i trening medyczny. Taką przyjęliśmy formułę, że konferencje organizowane przez Zakład Fizjoterapii są konferencjami, gdzie też współpracujemy właśnie z firmami medycznymi, z firmami, które zajmują się naszą branżą. Zależało nam na tym, żeby, tak jak mówiłem na początku, ta konferencja nie była adresowana wyłącznie do fizjoterapii, ale do różnych obszarów nauki, do różnych kierunków, które mają styczność z fizjoterapią. Tak? A nasza uczelnia ma bardzo bogatą ofertę, więc myślę, że wielu studentów znajdzie coś dla siebie, wykładowców różnie. Powiem o sesji plenarnej. W sesji plenarnej jako pierwszy wystąpi pan profesor Kirenko, profesor z UMCS-u. Profesor zajmuje się arteterapią. Profesor Latosiewicz, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Profesor będzie mówił o balneologii. Profesor Drużwicki, pracownik naszej uczelni, pracownik Uniwersytetu w Rzeszowie, będzie mówił o wyzwaniach fizjoterapii. I czwarte wystąpienie w sesji plenarnej to właśnie lekarz weterynarii, pan dr Fedaczyński, rehabilitacja dzikich zwierząt. Konferencja jest dwudniowa. Z pierwszego dnia warsztaty od godziny 16.30 do godziny 18.30. Warsztaty w trzech lokalizacjach, jednocześnie prowadzone, tak, każdy z uczestników w momencie rejestracji deklarował, na który warsztat się zgłasza. Tak jak mówiłam, konferencja w znacznej części dofinansowana ze środków ministerstwa, stąd tylko przyjeżdżać i uczestniczyć. Rzeczywiście my jako akademia staramy się służyć, jak to się oficjalnie nazywa, otoczeniu społeczno-gospodarczemu. Ale tak mówiąc po prostu, my jako akademia służymy ludziom. Służymy ludziom, którzy tu mieszkają w regionie. I konferencje skierowane są dla ludzi. Nie tylko dla naukowców, nie tylko dla studentów, ale po prostu do zwykłych ludzi, którzy tutaj są, mieszkają. Były konferencje o boreliozie, były konferencje policji, jak się nie dać oszukać na policjanta czy na wnuczka. Będą też konferencje, które skierowane spotkanie są z generałem Polko. Wcześniej spotkania z panem generałem Gromadzińskim. Dostał trzecią gwiazdkę 1 maja, czyli jest już generałem broni. Gratulujemy serdecznie. Tych spotkań jest bardzo dużo, dlatego że akademia po to jest. Po to jest, żeby się spotykać. Po to jest, żeby przekazywać wiedzę. Po to jest, żeby ludzie, którzy u nas mieszkają w Białej Podlaskiej i w regionie, mieli możliwość dobrego spędzenia czasu i nauczenia się czegoś. My pełnimy rolę służebną wobec społeczeństwa. Dlatego tych konferencji jest dużo i dlatego te konferencje są bardzo konkretne. Konkretnie skierowane do osób tutaj mieszkających. Proszę Państwa, pandemia wywołała bardzo głębokie skutki w społeczeństwie, nie tylko te zdrowotne, kończące się czasami bardzo tragicznie, bo śmiercią czy upośledzeniami, które są przez całe życie, ale też zdrowie psychiczne i zdrowie fizyczne bezpośrednio, zdrowie fizyczne ucierpiało.
I tutaj fizjoterapia jest tą dziedziną nauki, która ratuje to zdrowie fizyczne poprzez właśnie odpowiednie zabiegi, poprzez odpowiednie masaże, poprzez odpowiednie procedury, które po prostu odtwarzają naszą sprawność fizyczną. Dlatego tak ważne w dzisiejszych czasach, po właśnie pandemicznych, jest zaznajomienie ze stanem wiedzy, nie tylko naukowców czy osoby, które pracują w uczelni, ale też gości, studentów, też uczniów. Rektor jest dobrym przykładem człowieka, który właśnie tej wiedzy łaknie i poszukuje. To nie tylko jest tak, że udział w każdej konferencji pana rektora zauważam z racji gościnności, dobrego wychowania, ale również pokazać, że warto uczestniczyć w tego typu wydarzeniach i słuchać, uczyć się. Tak, to prawda. No ja po prostu staram się przemilczyć tą działalność Akademii, wzmocnić ją i pokazać wszystkim, nie tylko nam tutaj, ale wszystkim pokazać, że taka jest rola uczelni wyższej. To my po to jesteśmy powołani właśnie, żeby starać się wiedzę propagować, żeby starać się badania naukowe propagować. I ja to robię z wielką ochotą, też z takim przekonaniem, że to będzie dobry skutek dla naszego społeczeństwa. Studenci są świadomi, oni po prostu mają przekazywane informacje przez prowadzących zajęcia i prowadzący zajęcia mówią, że jest tu wysokiej klasy specjalista. Też nasze zajęcia prowadzą osoby nie tylko z Białej Podlaskiej, ale z innych ośrodków. One też w pewien sposób informują, że ta osoba jest warta tego, żeby ją zaprosić na konferencję. I to się odbywa na zasadzie szukajmy ludzi w Polsce, którzy są nam w stanie przekazać jak najwięcej dobrej wiedzy. Nie ma sztywnego szablonu, jest po prostu kreatywność. Jest kreatywność, szukamy osoby.